Gala KSW72 nadal trwa i jest ze mną u Marcy, który drugie zwycięstwo już dokłada do swojego rekordu w KSW. Pełna dominacja w parterze ze swoim przeciwnikiem Bartkiem Gładkowiczem. Félicitations pour toi, c'était quelque chose très formidable. Ton grappling, top niveau en fait. Ouais, bah, j'ai travaillé pour. Voilà, je suis content de moi aujourd'hui. On n'a pas spécialement vraiment forcé, mais voilà quoi. Oh, on peut recommencer s'il te plaît, ouais, frérot. Ouais. Oui, non, j'ai entendu, j'ai pas enlevé les gants. On peut recommencer l'interview. On recommence, s'il vous plaît. D'accord. Zapytałam, pogratulowałam Umarowi i poprosiłam go o komentarz na temat jego dyspozycji, szczególnie jeśli chodzi o grappling, i powiedział, że oczywiście pracuje bardzo ciężko i teraz zbiera tego efekty. Dzisiaj dał mu miejsce jego przeciwnik, żeby pochwalić się tymi technikami parterowymi i rzeczywiście bardzo się opłaciło. Donc, c'est la deuxième victoire pour toi en KSW. A maintenant, c'est quoi pour toi? Bah là on va retourner travailler. D'accord. Et puis on verra les opportunités qui se présenteront pour voir la suite de ma carrière. Encore cette année? Le troisième fight? Je sais pas, je verrai vu que je me marie bientôt. D'accord. Donc on verra selon les opportunités. Zapytałam, co teraz tak naprawdę dla Umara się kroi, skoro jest rozpędzony serią dwóch zwycięstw w tej organizacji, odrzekł, że wróci i będzie ciężko pracował ponownie i kiedy tylko zdarzy się okazja, być może jeszcze w tym roku, jeśli nadarzy się taka okazja, chciałby ponownie zawalczyć. Donc, ton adversaire, Bartek Gładkowicz, est-ce que tu étais surprisé par lui, disposition de lui? Non, non, pas du tout, j'étais pas surpris, maintenant moi je suis là pour prendre de l'expérience, donc... Voilà, j'ai essayé de finaliser peut-être deux fois, ça n'a pas marché, donc j'ai voulu prendre mon temps. Je pensais que j'aurais pu finaliser avant la fin du combat, finalement non, mais je suis quand même content, je suis extrêmement content de moi. Et voilà, c'est de l'expérience en plus, et puis voilà, j'ai essayé de boxer, il y a quelques coups qui sont passés, mais c'est de l'expérience, donc je suis content. Zapytałam o Umara o to, czy był zaskoczony w jakiś sposób przez dyspozycję Bartka Gładkowicza. Umar odrzekł, że w żadnym wypadku był przygotowany na to wszystko. Chciał skończyć przed czasem, jednak to się nie udało. Wykonywał techniki bokserskie, dążył do różnego rodzaju technik, które pozwoliłyby mu skończyć przed czasem, jednak ostatecznie po prostu musiał iść jakby z prądem i cieszy się z wygranej. Donc, félicitations encore une fois et maintenant c'est la fête, j'espère. Ouais, bon voilà, on a gagné, maintenant on va vite passer à autre chose. On va fêter ça en famille avec mes coachs là et il y a des potes qui sont venus, donc voilà, mais je préfère garder les pieds sur terre parce qu'on peut vite monter mais on peut à la fois vite redescendre. Donc là on a gagné mais c'est déjà du passé, il faut penser au futur, donc on est bien. Ça marche. Zapytałam, czy będzie dzisiaj jakaś imprezka, czy dzisiaj będzie, jak, w jaki sposób będzie Umar świętował, odrzekł, że oczywiście razem ze swoim całym teamem, z rodziną, na pewno będzie dużo świętował, ale musi też pomyśleć o tym, co będzie w przyszłości, więc na spokojnie jakieś małe, sympatyczne zwieńczenie dzisiejszego wieczoru, ale również myślenie perspektywiczne. Donc voilà, maintenant j'ai un petit mot pour Meziev. Voilà, ça fait deux fois qu'il annule les combats. Avec toute humilité, bah, j'aimerais bien faire mon prochain combat contre lui, donc Hassan Meziev, let's go. Tutaj ma prośbę u Marcy. Chciałby bardzo zawalczyć z Hassanem Meziewem. Dwa razy miał już się zmierzyć z tym oto przeciwnikiem. Dwa razy nie doszło to do skutku, więc zaprasza go bardzo serdecznie, aby stanąć w szranki, więc Hassan Meziev, czekamy na ciebie tutaj, żeby się zmierzyć z Umarem C. Merci. Merci la Pologne. I love you guys. On se revoit bientôt la Pologne. Merci. Podziękowania dla całej Polski.